Dzień dobry Państwu. W kolejnych odcinkach serii Otolaryngologia Praktyczna będziemy omawiać metody badania i testowania błędnika. Zaczniemy od takich prostych testów, tak zwanych testów klinicznych, które możemy wykonać w każdych warunkach, ambulatoryjnie i bez żadnego sprzętu. Są one bardzo praktyczne. Zaczniemy od testu pchnięcia głowy, tak zwany test HIT, czyli Head Impulse Test, a po polsku test pchnięcia głową, został opracowany w roku 1988 przez australijskich uczonych Hal McGee i Curtoisa, stąd nazywany też często testem Hal McGee i Curtoisa. Na początku musimy chyba wytłumaczyć, na czym ten test polega. Żeby się nie wystraszył, żeby wiedział o co chodzi, następnie go wykonać. Chwytamy chorego oburącz za głowę i wykonujemy serię takich krótkich półobrotów. Natomiast zadaniem chorego jest to, żeby cały czas skoncentrować swój wzrok, czyli inaczej ufiksować swój wzrok na nosie badającego, czyli na jednym punkcie. Natomiast badający obserwuje te oczy i czy się ześlizguje. Jeśli się ześlizguje i podąża jakby za ruchem głowy, następnie wraca z powrotem na ten nos, to ten właśnie ruch, taki dodatkowy, nazywamy fachowo sakadą refiksacyjną. Jeśli ta sakada się pojawi, to jest właśnie objawem patologii i świadczy, że ten test jest nieprawidłowy. Świadczy o tym, że po tej stronie doszło do zaburzenia odruchu przysionkowo-okruchowego, który generowany jest w błędniku, a tym samym czynność tego błędnika jest zaburzona. A teraz jak wykonać ten test praktycznie? Zbliżamy się do chorego tak na wyciągnięcie ramion. Chwytamy oburącz głowy w ten sposób. Polecamy choremu, żeby skoncentrował się na nosie badającego, czyli ufiksował swój wzrok na moim nosie. Następnie wykonujemy kilka takich swobodnych ruchów dla rozluźnienia szyi, żeby pokazać choremu, na czym będzie polegać test. Głowa musi być troszkę pochylona do przodu, tak żeby kanał półkulisty poziomy błędnika był idealny w płaszczyźnie poziomej, ponieważ de facto badamy w tym teście kanały półkulisty poziome. I zaczynamy. Chory się patrzy na nos badającego, a ja wykonuję takie półobroty. O, w prawo, w lewo. Kolejność wykonywania tych półobrotów powinna być losowa, przypadkowa. Czyli nie na przemian prawo, lewo, prawo, lewo, tylko w sposób taki dowolny, na przykład dwa razy w prawo, raz w lewo, potem dwa razy w lewo, raz w prawo. Po to, żeby chory nie zakodował sobie tej kolejności. I obserwujemy kroki oczy. Sprawdzamy, czy mimo wykonywania tych półobrotów chory cały czas fiksuje wzrok na nosie badającego. Tak. W tym wypadku nasz pacjent jest zdrowy i wzrok cały czas utrzymuje się na jednym punkcie. Nie ma tego ześlizgiwania się. Tak. Reasumując, jest to bardzo dobry test, który powinno się wykonać, można powiedzieć, w każdym przypadku ostrych zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, ponieważ możemy stwierdzić na jego podstawie już wstępnie jakieś uszkodzenie w błędniku, wykrywając właśnie tą sakadę refiksacyjną. Testem jest dodatni, powinien być dodatni we wszystkich ostrych schorzeniach, takich jak na przykład zapalenie neuronu przedsionkowego, ostry atak choroby Meniera, czy też przewlekłe zawroty zdekompensowane, zawroty głowy. Jeśli chory miał już uprzednio jakieś uszkodzenie błędnika, ale doszło do jego kompensacji przez centralny układ nerwowy, czyli mózg, to ten odruch, ten objaw będzie ujemny. Trzeba wspomnieć, że istnieje też możliwość zobiektywizowanego badania testu HIT. Nazywa się to badanie V-HIT i wymaga już sprzętu, wymaga już specjalnych takich okularów, wideo, gogli,
komputera specjalnego programowania, a więc wymaga już takiego sprzętu. Natomiast w tej wersji, której pokazałem teraz, jest to prosty, przesiewowy test, który można wykonać od razu u każdego chorego z ostrymi zawrotami głowy i jest pod tym kątem bardzo prosty i praktyczny. Drugim testem, który chciałem omówić dzisiaj, który jest już, można powiedzieć, taką klasyką w badaniach otoneurologicznych, jest test opracowany w roku już 1940 przez austriackiego lekarza Siegfrieda Unterbergera. I ten test jest cały czas aktualny do dzisiaj. Jest on bardzo też praktyczny i prosty do wykonania w każdych warunkach, bez żadnego sprzętu. Test ten, w przeciwieństwie do tego pierwszego testu, czyli testu HIIT, testu pchnięcia głową, bazuje troszkę na innym odruchu, na odruchu przeciągowo-rdzeniowym, który też jest generowany w błędniku. I też ten test jest dodatni w takich ostrych zaburzeniach błędnikowych, jak na przykład zapalenie neuronu przedsionkowego. Teraz pokażemy praktycznie, jak wykonać test Unterbergera, jak go zinterpretować. Bardzo proszę, przyjdźmy teraz na środek tej sali. Dobrze. Chory stoi w ten sposób, ręce wyciąga do przodu i zaczynamy maszerować miejsce. Musi być to w miarę żywy marsz, na początku z otwartymi oczami. Musimy poinstruować, że chory musi maszerować w miejscu, nie przesuwać się ani do przodu, ani w prawo, ani w lewo. I po chwili chory musi zamknąć oczy. I dalej maszerujemy zamkniętymi oczami. My obserwujemy, czy chory zmienia swoje położenie, ale interesuje nas to, czy chory skręca w prawo, czy w lewo. Chory nie przemieścił się ani w prawo, ani w lewo, troszkę przemieścił się do przodu, ale akurat to nie ma znaczenia. Jest więc tutaj akurat w tym wypadku wszystko jest prawidłowo. W przypadku uszkodzenia błędnika chory skręca zawsze w stronę tego uszkodzenia. Jeśli uszkodzenie jest po stronie prawej, to chory w tym teście skręciłby w prawo w ten sposób. Zakończyłby test mniej więcej w tej pozycji. O. Czyli skręciłby w prawo i ten skręt musi być większy niż 30 stopni. Wtedy ten objaw uznajemy za dodatni. W przypadku uszkodzenia po stronie lewej, analogicznie chory skręciłby w lewą stronę i zakończyłby test w tej pozycji. Czyli co najmniej skręcony w lewą stronę o 30 stopni lub więcej. Dobrze. Test ten dobrze by było, gdybyśmy mogli go powtórzyć po jakimś czasie, ponieważ jeśli będzie powtarzalny, czyli jeśli w drugiej próbie, na przykład po 15 czy po 20 minutach chory skręci dokładnie w tą samą stronę, to wiarygodność tego testu znacznie wzrasta. Druga sprawa to trzeba też o tym pamiętać, że nie powinniśmy interpretować żadnego testu błędnikowego tak pojedynczo, tylko w zestawieniu z innymi testami, ponieważ w pojedynczym teście może wyjść jakaś patologia, ale jeśli nie potwierdzimy tego w innych testach, to niekoniecznie mamy tu przykład jakiejś głębszej patologii, może po prostu ten test nieprawidłowo wyszedł, ale nie musi to świadczyć od razu o jakiejś tam patologii, także test, zarówno ten pierwszy test, test HIIT, jak i test Unterbergera, powinniśmy potwierdzić też, sprawdzić, czy w innych testach wychodzą również jakieś nieprawidłowości, wtedy możemy wysunąć jakieś takie bardziej wiarygodne wnioski. Myślę, że na temat tych dwóch testów to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.